Czy zmieni się za Państwa rządów sytuacja osób niepełnosprawnych w mieście? Ze szczególnym uwzględnieniem kwestii miejsc parkingowych. Płatnych parkingów, miejsc parkingowych. W tej sprawie odpowiadam oczywiście tak i to dla mnie zupełnie niezrozumiałe, że do dzisiaj funkcjonują takie same opłaty. To jest jakby kwestia naturalna. Jeśli mówimy o osobach niepełnosprawnych, to tutaj trzeba podjąć cały szereg różnych działań, które, ja sądzę, są nie do końca przypilnowane, dopilnowane. Ja podam taki dobry przykład. Modernizacja ulicy Kościuszki kilka lat temu. A projekt zrobiony tak, żeby tam dało się poruszać na wózku inwalidzkim, na rowerze, z wózkiem dziecięcym. Pamiętam taki doskonałą historię, którą opowiedział jeden z wykładowców, kiedy uczestniczyłem w szkoleniu w pisaniu projektów unijnych, Belg zresztą. Powiedział historię mojego miasteczka Belgii, która już nie miała szans na żadne pieniądze unijne, no bo wiadomo, wysoki poziom i tak dalej, a trzeba było zrobić, a trzeba było wyremontować jeszcze chodniki i no i napisano projekt pod tytułem Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn. Uzasadniono, że kobiety są w trudniejszej sytuacji, bo częściej chodzą z wózkami, z dziećmi na spacery. I w ramach tego projektu świetnie zmodernizowano właśnie te wszystkie miejsca, gdzie no, trzeba przejść przez ulicę, czyli obniżano. Czyli nawet w tym momencie, kiedy trudno znaleźć jakiś projekt, no jak się ma pomysł, to pieniądze zewnętrzne, unijne na takie projekty znaleźć można. To wymaga na każdym kroku, jak się konsultuje, wszelkie dokumentacje, no dzisiaj problemy, modernizacja drogi, kłopoty komunikacyjne, ale jednocześnie też wydaje zgodę na to, żeby Odra sobie robiła przez 3 dni chyba, pamiętacie Państwo, remontowała, nie Odra, tylko Orlen remontował sobie bocznicę kolejową. No przecież ja jechałem ze Sławy do Nowej Soli 25 minut i z ulicy Południowej do domu jechałem też 25 minut, razem 50. Niesamowite korki, jakby nikt nad tym nie panuje. To nie jest tak, że projektanci, którzy projektują, to mają wytyczne, oni tam wszystko, prawda, zrobią, będzie świetnie i doskonale, bo innym takim przykładem jest ulica Zielonogórska. Nie wiem, czy pamiętacie Państwo projekt, potem remont tej drogi, którą jeszcze kiedyś robiła Dyrekcja Krajowa Dróg Publicznych. Ile trzeba było zmian wprowadzać po konsultacjach społecznych, żeby ten projekt i ta modernizacja była przychylna dla wszystkich mieszkańców. Wszystkiego się nie udało oczywiście zrobić, ale bardzo wiele tak. Czyli to na każdym kroku trzeba na to zwracać uwagę. Jeśli nie będziemy zwracali uwagi. Dziękujemy. Sytuacja osób niepełnosprawnych w mieście wygląda zupełnie inaczej jak w całej Polsce i w całej Unii Europejskiej. Wszędzie obowiązuje, chyba mają legitymację, że nie płacą za parkowanie gdziekolwiek. Nawet na zakazach mogą parkować osoby niepełnosprawne. W Nowej Soli nie jest to respektowane, nie wiem dlaczego. Jak ja będę prezydentem, na pewno to się zmieni. A kolejna rzecz, że parkingi powinny być bezpłatne. To już też uzasadniałam wcześniej. Także sytuacja osób niepełnosprawnych będzie taka, że będą mogli stawać gdzie chcą, bo takie jest ich prawo, bo to wiadomo, że niepełnosprawny nie może dojść do urzędu. Także dziękuję. Dziękujemy. Szanowni Państwo, więc w sumie to na tak postawione pytanie innej tak jakby odpowiedzi nie może być. Człowiek, który już został raz pokrzywdzony przez los, nie może być dalej, że tak powiem, dyskryminowany i krzywdzony przez miasto, więc myślę, że należy dołożyć wszelkich starań, żeby to zmienić, tak jak mówili poprzednicy. I ja chcę jeszcze dodać taki przykład, który przychodzi mi do głowy, że zamiast budować tam na Bankowej tą wielką bibliotekę, od wielu już miesięcy myślałam, że po prostu tam zmarnowano tak zwaną infrastrukturę medyczną. W tym miejscu według mnie powinna powstać przychodnia specjalistyczna,
gdzie dostęp byłby lepszy i dla niepełnosprawnych, i dla osób chorych, ponieważ ja przeżyłam to w swojej rodzinie. Tam na Witosa jest przychodnia, która nie spełnia żadnych tak jakby wymagań. I tam człowiek niepełnosprawny, czy też chory, po prostu przechodzi horror. Więc myślę, że to jest jedna z tych właśnie rzeczy, którą bym tak wycofała, jakbym wcześniej mogła to zrobić, ale niestety zaistniało. Dziękujemy. Ostatnie pytanie w tej turze. Potem będzie czas, by zgłaszały się osoby, które miały, chcą zadać pytania na zasadach, o których mówiliśmy, przypomnijmy je po przerwie. Państwo odpoczniecie, Państwo no, sprecyzujecie swoje pytania. Pytanie brzmi, turystyka. Jak Państwo, ponieważ no, jesteście także liderami i tutaj do tego dotyczyło, tak zrozumieliśmy pytanie, list kandydatów także do powiatu. Jak Państwo widzicie Nową Sól jako produkt turystyczny z uwzględnieniem walorów jego całego regionu, jej całego regionu? Czas na tego. Historia lubi się powtarzać. W 2021 roku, kiedy kandydowałem do opinii do Sejmu, i na zebraniu w GEDI z przedsiębiorcami uczestniczył wtedy pan obecny prezydent jako przedsiębiorca. Kiedy mówiłem o tym, że jedną z szans Nowej Soli jest właśnie rozwój turystyki opartej po pierwsze o Odrę, która będzie na pewno wzbudzała zaciekawienie wielu Polaków, którzy chcieliby tą Odrę płynąć, ale również turystów zagranicznych. Pan obecny prezydent pasnął śmiechem. Dzisiaj widzimy, że no, jakby te pomysły z tamtych czasów no, są realizowane. Przy czym nie możemy oczywiście opierać naszego rozwoju tylko i wyłącznie na turystyce. Na pewno Nowa Sól jakimś centrum takiej turystyki wodnej w pewnym momencie się stanie. Wystarczy pojechać troszeczkę na zachód i zobaczyć, co się dzieje nad tymi rzekami na zachodzie, gdzie statków wycieczkowych, ale nie tylko, ilość również ludzi uprawiających sporty wodne no jest ogromna. Każde miasteczko, Parnem Nowej Soli, miasto Achim, które leży również nad rzeką, naprawdę jest odwrócone w stronę rzeki, tarasy, budynki w pobliżu tej rzeki, przystanie. No i wreszcie małe dzieci śmigające na optymistach po wodzie, pod opieką oczywiście rodziców i instruktorów. Więc ja myślę, że Nowa Sól ma szansę na to, żeby być niedużym, ale takim centrum turystycznym. Nie na dwa tygodnie, bo na dwa tygodnie do nas nie przyjedzie, ale na weekendową wyprawę po to, żeby zobaczyć Kożuchów, siedlisko, po to, żeby napić się wina w Starej Wsi. Myślę, że jest szansa, trzeba tylko wspomagać wszystkich tych, połączyć siły wszystkich tych, którzy na tym rynku już funkcjonują. Ja przez długi czas byłem wielkim oponentem pomysłu, który jest realizowany i na który dostaliśmy pieniądze. Tego pomysłu, który mówi o tym, że oto gminy mają kupić statki turystyczne. Przypomnę, że również tutaj bardzo zdecydowanie protestowali Niemcy. Myślę, że zaniedbano jedną rzecz. Należało namówić w Nowej Soli paru przedsiębiorców i jako projekt kompatybilny z tym projektem miejskim rozbudowy portów namówić ich do złożenia wniosków na zakup takich jednostek pływających. To by się doskonale dało połączyć. Myślę, że miasto nie powinno tworzyć firmy, która będzie się zajmowała eksploatacją statków. Ja osobiście nie widzę Nowej Soli jako miasta typowo turystycznego. Nie mamy takiego potencjału jak Kraków, Trójmiasto. Oczywiście jakieś pewne atrakcje turystyczne można tworzyć, można mieć, ale uważam, że nie jest to jako tako zadania władz miasta. Bardziej postawiłabym tutaj na prywatną przedsiębiorczość, bo tylko rynek wskaże, czy jest coś potrzebne, czy nie. Jeżeli będzie taka potrzeba,
to ktoś otworzy restaurację nad Odrą, następna osoba ulokuje tam jakąś dyskotekę. Życie będzie się w ten sposób przenosić może w kierunku na przykład Odry. Ale uważam, że póki mieszkańcy nie wzbogacą się, póki mieszkańcy nie będą dużo zarabiać, to z turystyką będzie słabo, bo mieszkańcy nie mają czasu na pływanie stateczkiem tam i z powrotem do Głogowa. Kiedyś taki stateczek był, ale Nowa Sól wtedy też nie była miastem turystycznym. Była to atrakcja turystyczna. Pamiętam, sama też płynęłam chyba raz z tym stateczkiem, ale nie można tego nazwać, że będzie to miasto typowo turystyczne. To takie za duże słowo jak na Nową Sól. Ale bardzo bym chciała oczywiście, ale uważam, że na pewno nie w najbliższych czasach, bo najpierw mieszkańcy muszą się wzbogacić, żeby mieć czas na odpoczynek i mieć pieniądze, żeby wydawać je właśnie na rozrywkę. Turystyka jest... No, Polacy wypoczywają raz w roku. Jest to albo morze, albo góry. I nie wiem, czy będzie z całej Polski będą wycieczki do Nowej Soli przyjeżdżać. Dziękuję. Więc ja myślę, że przede wszystkim tu walorem naszym jest nasze położenie nad Odrą. I to nie pod kątem statków, które też mi się wydają za dużym produktem, ale na przykład galarów, czy też wytyczenia ścieżek rowerowych. Wzdłuż Odry też można zorganizować parki, czy szlaki na ring walking. I tu też się przychylam do tego, że dopóki Nowa Sól jako same miasto nie będzie oferowała różnych innych atrakcji, bo co z tego, że ludzie do nas przyjadą, że wysiądą, prawda, na tym nabrzeżu, jeżeli w naszym mieście nic nie ma do zobaczenia, więc dopóki my nie będziemy mieli takiej właśnie oferty jako miasto, to po prostu nie ma po co do nas przyjeżdżać i nad tym będziemy na pewno szybko myśleć.